Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Beka i znajdujemy się ponownie w Assassinie. Że tutaj troszeczkę mi odwala procesor, ale to pewnie dlatego, bo się najpierw musi troszeczkę to nagrywanie ogarnąć. No i jak widzę, już jest wszystko w porządku. No niestety troszeczkę odwala, ale tak jak mówię, no procesor niestety u mnie właśnie kuleje najbardziej ze wszystkiego, co się da. Tak, stwierdziłem, że zrobimy jeszcze te wszystkie punkty widokowe, póki mamy chwilę. Bo czemu mamy to ominąć, skoro obiecałem, że... powiedziałem, że postaram się o to, aby wszystkie te punkty były zrobione. Przeszedłem tutaj oczywiście z tamtego miejsca, gdzie ostatnim razem zrobiliśmy tego medyka. Myślę, że jakkolwiek go tam nazwać. No i to jest chyba ostatni punkt tutaj. We Florencji, dobrze mówię. Chwila. Ja bym na chciał z tobą pogadać, gościu. Mnie ulecz, co łaska. Zatwierdź, chętnie, dzięki. I lekarstwo, każde lekarstwo uzupełniamy. Spoko, tam trochę tylko kosztowało. Grosze absolutnie, 64 000 jeden. Skakujemy wyżej. Lecimy już na szczyt naszej wieży. No widzicie, to są te już standardowe wieże, te jakby w większości wklejone, po prostu kopii wklejone. Ale cóż wymagać, to jest tylko assassin, tak? Nie będą odzorować mi te miasta jeden do jednego, tym bardziej, że pewnie nie ma dokładnych planów tych miast, aż tak dokładnych planów z lat 1400 tam, znaczy z wieku 15, okej. Okay. Zobaczmy jeszcze mapę, czy coś jeszcze się nam odblokowało. Chwilka. Właśnie, może dzięki temu sobie ogarnę przy okazji, gdzie jeszcze nam brakuje miejsc. Okej, okay. Toskania, San Gimignano. A, nie mogę tutaj, aha, nie mogę zbliżyć, dobra. Tutaj też nie mogę, do Monteregioni, okej. Okay. Czy nie mogę nigdzie zbliżać tam, gdzie mnie nie ma, okej. Okay. Dobra, wybaczcie, w takim razie, no zobaczcie, nie mamy tu już absolutnie nic więcej. W takim razie zajmujemy się teraz tymi podżegaczami w centralnej części miasta. No i w sumie to będzie już wszystko, co mogę zrobić w tym odcinku, tak mi się wydaje. Znaczy, mamy dopiero 2 minuty, co prawda, z gry cholera, czy mi znowu tutaj odwala procesor przez przeglądarkę, zapewne tak. Jakżeby inaczej. Panie menedżerze zadań, proszę się jeszcze włączyć, co łaska, Ctrl-Shift-Escape. I kto by się spodziewał, owszem, przeglądarka zabiera mi całe 20%. Przeglądarka tak bardzo... Dobra. No, i od razu spadło wszystko do procent 95 tylko. Przecież ten proces się tam gotuje. I się nie dziwię, że ja mam blue screen nieco 5 sekund, jak on mi się tam dosłownie gotuje. No, 99 przez sekundką było. Jeszcze, żeby mam chłodzenie powietrzne, ale. Znaczy, mam. Jeszcze, żeby mam tylko chłodzenie powietrzne, ale mam je. Za kilka stów dobrych, więc wiecie. Mam komputer za niecałe 3000. Mam. Znaczy, ba, teraz to już na pewno mniej. Dużo mniej, ale. Mam, powiedzmy. Dobra, powiedzmy, że teraz kosztuje 2000. A chłodzenie mam. A chłodzenie mam za kilka stów. No to jest piękne po prostu. Tak samo jakby sobie dawać chłodzenie wodne do, nie wiem, do jakiejś i7ki. 3,6 GHz po prostu niepodkręcony, bo podkreślę, że nie mam możliwości, nie mam odblokowanego mnożnika po prostu w tym procesorze, co mnie oczywiście boli, bo wydawało mi się, że kupiłem z odblokowanym mnożnikiem, nawet mnie do tego namawiano, więc zdziwiłem się, że kupiłem akurat ten tańszy model. No cóż, procesora oczywiście, tak? Miałem tam i5 6600 albo coś tego typu, nie pamiętam teraz. Albo 5540, albo 6640, albo 6600, nie pamiętam. Wybaczcie, nie mogę sobie teraz przypomnieć po prostu. Okej, okay, patrzę tutaj cały czas, żeby się to ogarnęło, ale oj, boję się, że przy Brotherhoodzie już mi nie wyrobi po prostu. Znaczy ja cały czas wiem, mogę sobie zmniejszyć opcje graficzne po prostu, a ja chcę, żeby też dla was było to jak najlepsze przeżycie, powiedzmy. Żeby was po prostu nie kłuło w oczy. Absolutnie, znaczy wiem, to też procesor nie do końca za to odpowiada, ale jednak trochę bym go chciał tutaj wspomóc. Nawalony kapłan, he. A okej, okay. No, znowu, ojejku, nie lubię tych misji typowo asesyjskich, tych podkradnij się i zabij kapłana. O Jezu, i to jest ta wysoka wieża. Czy mnie postrało? Czemu ja robię takie misje, no? Przecież je będę robił godzinami, absolutnie. To, że mi się ostatnim razem udało zrobić te dwie misje, to nic nie znaczy. Ok,
Okej, okay, spokojnie, tutaj spróbuję wejść. No raczej się mi nikt nie zdaje, to było już za trudne wtedy. Gdyby coś takiego zrobili. Ale tak gram chyba na poziomie normalnym albo łatwym, nie? O ile był tutaj, była tutaj możliwość wyboru poziomu trudności, ale nie pamiętam w sumie, czy była, czy nie. Wybacz, ja nigdy nie gram na poziomie trudnym, dlatego na przykład nie jestem graczem soulsowym. Między innymi, okej, okay, to jest jeden, to jest drugi. Dobra, spróbuję najpierw tego zabić. Okej, okay, tam jest jeszcze trzeci. Absolutnie mi się to nie podoba. No muszę ich najpierw wybić, to jest pierwsza trójka, która musi zostać wybita. Po prostu. Okej, okay, poszedł. Dobra. Ja mam za bardzo ciśnienie, pan niestety jeszcze patroluje. Tego muszę się pozbyć przede wszystkim, co jest tutaj za mną w tym momencie. Okej, okay, ten sobie tylko chodzi w jedną, w drugą stronę. Spokojnie, tyle dobrze. Muszę zabić tego. Okej, okay, obrócił się chwilowo. No i zajdźmy go tak, że... Jasny gwint. Akurat się obrócił na mnie, no. Cholerka. Jeszcze raz to samo. No, znaczy, teoretycznie mógłbym wskoczyć od razu na tą wieżę, ale boję się, że jednak by mnie ściągnęli przez to. W sensie nie byłoby to jakoś specjalnie trudne dla nich. Okej, okay, tak, więc teraz są klatki, ponieważ oczywiście musi wyrenderować cały świat z powrotem. Praktycznie, albo cała przynajmniej lokacja. Okej, okay, ten nie wejdę. A ja bym spróbował tędy wejść, trochę bokiem, bardziej. O, na przykład tutaj. Tak, pozwólcie. A co jest? Halo, Ezio, wow. Gość, co ci się stało? Nie mógł wyskoczyć z jakiegoś powodu. Totalnie. Ludzie. Cholera. Okej. Okay. Wskakuj. Cholera, nie tak. Jestem martwy. Dobra, czyli mam jeszcze jednego wroga. Znaczy, no dobra, on mi tak bardzo nie przeszkadza znowu, ale... Mógłby mi przeszkodzić, gdybym chciał właśnie wejść w ten sposób. Chwila, muszę sobie ogarnąć jakąś drogę wejścia, bo... To nie jest nic to najłatwiejsze. Okej, okay, no i znowu klatki. Od 20 do 50 max. Dobra, no. Tak, tak, zrenderuj się spokojnie w świecie. A nie wiem dlaczego, czasem jest 30 klatek i w ogóle też to nagrywanie jest tak chujowe, nie wiem dlaczego. Znaczy no nie wiem, pewnie dlatego, że mam beznadziejny procesor. Okej, okay, ten się ode mnie odwrócił, mam mnie w dupie na szczęście. Tak, i znowu tutaj spróbuj. O, tym razem się udało jakoś tutaj wejść normalnie. Okej, okay, spróbuj przeskoczyć. O, i udało ci się nawet wejść, Ezio. Drogi. Dobra, czekajcie, zabójstwo. Chodź, tam jest jeszcze jeden, widzę go. No muszę się go pozbyć, bo innego wyjścia nie widzę. Z tej sytuacji. Ten patrował sobie tylko tutaj, najbliższą okolicę. No nie, no to jest masa rzeczy do po prostu takiego głupiego zabijania, no. Ale on tutaj też nic nie zrobił, bo tutaj mam gościa u góry, nie? Tam jest drugi zaraz, z samej prawej. Trzeba się wyzabijać tutaj po prostu. Strasznie dużo. Znaczy, nie no, teoretycznie mogę tutaj wskoczyć, tylko że tam będzie mi przeszkadzał. No właśnie, on już wraca. Muszę wybić tych dwóch i tych dwóch tutaj u góry. Znaczy tego tutaj, tego, którego już zabiłem i tych dwóch tutaj. Nie wiem, jak mam to nazwać po prostu. Nie, absolutnie. Zejdź. Ale co, przeskocz. Dobra, może wejść tak? O, dobra, teraz się już posłuchał. Nie, dlaczego ja czasem po prostu on nie chce na wyższych kondygnacjach gdzieś tam przechodzić, przeskakiwać, etc. No, niestety ten... Niestety coś się dzieje niedobrego temu asasynowi. Muszę tego właśnie zabić, no. Nie ma opcji. Leży. Jeszcze tam wejść jeszcze. Dobra. I stąd tutaj to samo zrobić. Jeśli chcę się pozbyć wrogu, no to muszę niestety tutaj w ten sposób działać. Okej. Okay. Tędy jeszcze kawałek. No muszę wybić tylko tych dwóch i będzie spokój w końcu. Proszę cię kolego, chodź tu. Okej, albo wiecie co, jeszcze zrobię jedną rzecz. Opcję, ustawienia. Zobaczmy, czy tutaj coś jeszcze jest. Nie, no, bez przesady nie będę aż tak bardzo. Dobra, na jedynkę po prostu. Jakoś postaci, jakoś tekstur. Też to obniżę. No, czy nie, nic mi to nie da, co prawda, ale. No, może dzięki temu będzie chociaż. Czemu mam post efekty włączone? Jasnych.
To zostawię jakoś otoczenie, jakoś cieniowania, jakoś postaci. Okej, okay, powinno być lepiej. Oczywiście zatwierdzam. Okej, okay, i znowu będziecie mieli pewnie laga, bo pewnie będzie się musiało wszystko wyrenderować od nowa. A nawet nie. Okej, okay, teraz. No, 6% spadło. Dobra, wróciło do norm. Nie wiem, strasznie na nas skacze. Ale. Procesor przestał mi tak bardzo odwalać, na szczęście. 15% jakimś cudem sobie zaoszczędziłem. Nie wiem jak, ale zaoszczędziłem sobie 15% mniej. Procent zasobów procesora, czy jakkolwiek to nazwać. Okej, okay, muszę potem się dostać na tą wieżę. Tylko że na tamtej wieży już chyba nikogo nie ma, nie? No nie. A nie, ten gość jest tutaj. O cholera. To dobra. To co narobiłem, jestem ślepy i głupi. Poczekajmy aż ten przyjdzie. No muszę go zabić tutaj zaraz. No chodź gościu, chodź, chodź, chodź. Leżysz? Ok, mogę się już tutaj spiąć powoli. Co dalej, teraz ten, aż tutaj dojdzie do tego. Tam są na dole, to są z drugiej strony, to wiecie, mnie oni obchodzą. Okay. Nie, nie, nie. Zostaw mnie. On nie słyszy cały czas. Z jakiegoś powodu. Będę to spróbował zrobić w inny sposób jeszcze. Czyli wiecie, mojemu. Niech tego stanie gdzieś. Zanim gości cię załatwi wtedy. Boję się, że inaczej nie trafię, nie? Okay. Jest cel. Przed. Znaczy dwóch załatwionych, znaczy dwa miejsca załatwione, teraz trzeba się do góry wspiąć. Tutaj mnie nikt nie widzi, więc to jest spoko. Znaczy tutaj sobie wyczyściłem, prawda, całą górę i dół również. Tak więc mam tutaj wolną rękę. W miarę. Ale boję się tutaj zeskoczyć. O, dobra. Teraz się lecie połapał. O co chodzi? Omnipotens Deus Rex Regum et Omnium Gubernator cuius potentiae nulla creatura resistere potest quid proprium est peccatores punire et eorum min. Chyba się boję, ten przychodzi, wiecie? Nie wiem, gdzie jest ten drugi. No jasna cholera, naprawdę? Z jakim cudem? A gdzie się w ogóle podział ten drugi z nich? Ja pierdykam. No to super, misja od nowa. 13 minut zmarnowane. Nienawidzę tych misji, absolutnie. Wow. A teraz to już w ogóle dał na dostał mój procesor. No jasna ten 60%. Co jest z tobą, asesynie? Dobra, uspokój się już i działaj. To jest dziwne, w ogóle wyłączyłem połowę procesów, w sensie dałem na niżej, na niższe jak widzicie i jeszcze gorzej jest nawet. A postprocesy powyłączałem, co jest głupie, w sensie dla mnie jest to głupie, bo postprocesy właśnie powinny, czy w większości spowalniają procesor, w sensie, okej, okay, ja mam procesor, na którym mogę normalnie grać sobie w jakieś tam gry, nawet najnowsze, bez większych problemów, natomiast problem jest to, że podczas nagrywania po prostu on nie ogarnia. Okay, spróbuję do niego podbiec od tyłu. Okay, się tam ustawił. Get down, stronzo! Down or down! Naciu, merda! Get him! Nic nie mogłem zrobić lepszego, niż innego. Nie no, muszę tak podejść jak chciałem, no. Ewentualnie mogę tego olać tego pierwszego, który tam jest. Chcę się wiedzieć tego bliżej. Dobra, spróbuję to zrobić w ten sposób po mojemu, nie? Dobra, czy tędy. Dobra, nie, dupa. Skakujemy wyżej szybko, Ezio. Oni się połapią znowu. Okej, okay, olał mnie, na szczęście. Dobra, olali mnie wszyscy. No już tutaj normalnie wchodzi po swojemu. Ten jeszcze w ogóle nam nie gapi, jak mi cudem nie wskakuje znacznik, na szczęście. Na szczęście oczywiście dla mnie. Ten się tylko przechadza tutaj po tym. Okej.
soon sprout fledglings if you don't get down, Stronzo! Okej, schodzę. Gościu, ej, puszczam się przecież. Widzisz? Okej, olał mnie. Tylko, że tak trochę nie mogę się ruszyć, bo chwilowo jest na mnie sfokusowany i to dosyć mocno, jak widzicie. Niemalże dosłownie doszedł już do tego poziomu wykrycia. A już, strzelam, gościu, czego ty chcesz? Odczep się ode mnie. Gdzie on idzie w ogóle? To dobre pytanie. Okej, idzie tam w prawo. Teraz zejdę niżej. Okej, wyżej. Spróbuję go już stąd zabić. A gość leży. On sobie chodzi cały czas. Zabójstwo. Pięknie. Załatwiony gościu. A niech mi jeszcze tylko podejdzie. Do tego muszę ogólnie podejść po swojemu. Tam jakimś cudem nas też nie widzi. Tylko, że niestety tego muszę zabić tutaj bliżej samej bazyliki już. Dobra, już schodzę. Strzelam, okej. Okay. Pan tylko dotąd podchodzi. Niedobrze. To znaczy, że mnie tam ten drugi będzie mógł załatwić. Znaczy zauważyć. Jakbym spróbował tutaj. Nie, no tutaj też mi to nic nie da. Okej, okay, tam mnie jeszcze nie widzi. Musimy poczekać po prostu, aż tutaj podejdzie, nie? Kur... Naprawdę nie zauważył. Ja pierdzielę. No nie, no trzeba to na spokojnie robić, no nie da się tego inaczej. Ja, to mi strasznie dużo czasu przez to zajmuje. Okej, okay, oczywiście teraz przez to będzie znowu dwa i będziecie mieli klatkowanie. A jak żeby inaczej. Tak, posiadanie wpływowego procesora, wspaniała rzecz. Mnie przede wszystkim w sumie procesor leży. Naprawdę, już nie grafika, nie nic innego, tylko procesor. To jest śmieszne, bo nigdy nie miałem problemu z procesorem do teraz w sumie. Czy mogę teoretycznie to nagrać w 30 klatkach, ale tak jak mówię, no to nie jest to samo odczucie, nie? Dobra, spróbuję jeszcze tego szybko zabić, może mi się uda. Zabójstwo, okej, okay, mamy to. Dobra, teraz biegiem tam. Biegiem, dobra, lecimy. Okay. Szczęście mnie olali, a teraz ten sobie wróci. Ten mnie nie zauważył, co jest mega dużym szczęściem dla mnie. Bo nie muszę go przynajmniej zabijać, nie? Nie będę się z nim męczył. Okej, okay, chodź tu umrzyj. Znaczy, chodź tu umrzeć. Pięknie, problem. Okej, okay, ten mnie zostawił. Szczęście, zobaczył ciało. Tam się obrócił, więc możemy wchodzić na górę, super. Dobra. Tam u góry jest tylko jeden jakimś ten teraz strażnik. Mi się wydawało, że wcześniej były dwa znaczniki, no ale cóż. Może to mój błąd po prostu głupi. To nie jest w sumie niczym dziwnym, ja często popełniam głupie błędy. A tam widzę w ogóle piórko. Ja dość ciekawie w ogóle ten gościu śpiewa. Nie, są tutaj dwa. Nie wiem, czy jest tam drugim, który stał, ale mam nadzieję, że to sobie pójdzie. With proprium mes peccatores punire et eu. Jest zrobiony, okej, okay, szybko. Wiecie, szybkie kół. Spróbuję go zabić jak każdego do tej pory. Tam idzie tutaj, czy jak? Nie, tam stanął. Reprime eorum superbiam. Minue malitiam. Dissipa ilo. O jest, zobaczcie, teraz się naprawdę mega skupiłem, żeby tylko go zabić. Się bałem, że się nie uda. He preached the word of God. I fear his sermon is a lie.
I led my flock astray. It's just... I want it so badly to believe. We all do. Vedrò compiuta l'opera di mio padre. Requiescat in pace. Okej. Okay. No to mamy to. I udało mi się przy okazji zrobić to bez nawet... znaczy bez konieczności pójścia w tryb incognito po tym wszystkim, nie? A właśnie, piórko mieliśmy najpierw zebrać. Jak się patrzyłem, czy gdzieś tam nie ma strażników, ale zapomniałem o tym, że przecież oni wszyscy znikają po zrobionej misji. A w ogóle dziwię się, bo nie było wyjątkowo animacji z nadchodzącym tym, jak on się nazywał, La Wolfem i tą w cudzysłowie kurczę, nie mogę sobie przypomnieć słowa. O cholera, nie. No to szybkie schodzenie, ale ja... O, dobra, udało się. Jejku, jak ona się nazywa? Zakonnicą, o właśnie. Zobacz, tutaj tak, to są efekty jak Lipki w ogóle się nie zna na religii. Powiem wam, że spadły mi FPS-y. Mi jako ogółem, ale za procesor w końcu się nie pali po prostu tam w tym. Podkreślam, procesor intelowski, co zresztą było powiedziane już na początku. Chyba zresztą nie raz, już w różnych seriach, choćby w Jaskausie. Więc no, jeśli Intel się grzeje, to już coś znaczy, tak? Okej, okay, więc to są jednak spadki. Niestety, no kurczę, nie wiem, czy tych postprocesów po prostu nie włączyć, bo jednak są przydatne trochę bardziej, no. Zostawię te postprocesy włączone. Wyraźnie mi pomagały bardziej niż przeszkadzały. Łączyć się z portem. Dobra, nie wiem, tę jakość tekstu w takim razie jest mniejsza do dwóch. Niech będzie już tak. Dobra, wracamy. Okej, okay, uspokoi się ten procesor? Ale wdzięczny, dziękuję. Dobra, nie wiem co mam z tym zrobić, bo aktualnie po prostu mój procesor umiera. Autentycznie, jest poniżej 60 FPS prawie stale. Na przykład teraz się już ogarnął. I znowu ma 60, więc... Nie wiem, wybaczcie, staram się to ogarnąć jak najbardziej mogę, ale nic więcej z tym niestety nie zrobię. Nie mam procesora za 4000. Tak jak mówię, no ja postaram się wydać na jakiś miarę dobry procesor naprawdę, ale... Nie wiem, czy mi się uda po prostu zbudować dobrego kompa na tym. Okej. Okay. It's a novel way to get about. You must not disrupt our work. Firenze is sick. It's our duty to cure her. How? By forcing our people to follow a madman? It is unwise for you to challenge those in power. Yes. Well, that is about to change. No! You won't take me. Savonarola will know of your treachery. Guards! Guards! Okej, dopadnie szachcica. No, w końcu jakaś normalna misja. Nie kurczę, jakieś głupie... głupie podchody po prostu. Okej, muszę tam biec. A, on jest u góry. Dobra. To już jest troszkę większy problem. Okej, do góry. A jeżeli nie zaczną rzucać kamieniami od razu, bo chcę się tutaj dostać najpierw. Okay. Cholera, no i właśnie spieprzyłem. Pięknie, no jeszcze się prawie zabiłem przy tym wszystkim, super. Wspaniale, no ale skakuj. Ej, Ezio, halo. Ezio dostał downa. Zobaczcie co się stało właśnie. Ezio nawet nie może skoczyć na budynek, dziękuję. W końcu skoczył. Przecież pewnie zaraz zginę, czy coś. Zaraz zaczną latać kamienie tutaj, no właśnie, ja to mówię. No ale halo. Ezio, ej, no on dostaje downa, serio mówię. On nie potrafi nic zrobić po prostu czasem. Okej, okay. Tutaj jest ten gość, cały czas sobie gdzieś tutaj skacze blisko, w miarę. Na szczęście. Skakuj tu Ezio, bo on cię ucieknie po prostu. Prościej mówiąc. Niestety ci strażnicy są cholernie upierdliwi. No, zamiast skoczyć tam na ten dash, znaczy na ten balkonik, to on poleciał po swojemu. Okej, okay, szybko, do góry. Ezio, wskakuj. Clear the strada!
Powiem wam, że mimo tego, że teraz jest bardziej obciążony procesor, to FPS-y zaskoczyły, więc nie wiem, co jest gorsze. Okej. Leci szybko, Ezio. Trzeba go załatwić. Proszę, złap go tylko odpowiednio szybko. No i hu. Tyle z moich starań zostało, nie? No, on normalnie ucieka cały czas, a jak mi się tym pozbawia się straży, nie? Tylko, że szkoda, że cały czas zostaje, mówię, ucieka mi niestety. 5 minut około. Ojej. Mam nadzieję, że tak nie wyglądały tak wszystkie odcinki z Asyna. Jeśli tak, to przepraszam was najmocniej. Jak ja mam niby go dogonić, a mnie cały czas jakieś gówno goni i nie mogę nawet podążyć za jego śladem, bo Ezio się po prostu wywala jak debil ostatni. No, wskocz gdzieś w końcu, Ezio. Tak, pięknie. Jeszcze na daszek głupi nie umiesz wskoczyć, jejku. No i co? Nie wiem, co jest nie tak, ale czasem po prostu on nie potrafi wskoczyć w najprostsze miejsca, w które powinien skakać bez problemu, nie? Teraz ten gość chyba temu gościu się już po prostu skończył, a potem stwierdził, że to jest tanie i nic więcej. I was a victim. It's not my fault. No, you made the choice. It charmed me with that thing. Only because you allowed it. Lo faccio per il popolo. Requiescat in pace. Nareszcie. Tylko szkoda, że macie 20 FPS-ów, nie? A, muszę teraz przejść do trybu incognito, spoko. Czyli pewnie w końcu po tym będzie znowu jakaś informacja właśnie. Osoba na roli. Dobra, idziemy. Wszyscy podżegacze zabici, tak więc powinniśmy odzyskać częściowo kontrolę nad miastem. Okej, okay, może najpierw byśmy sobie jeszcze w ogóle wypili mikstury, by było dobrze. Znaczy lekarstwo oczywiście. Nam zostało 2 minuty z groszem, więc też tak średnio, jeśli chodzi o... O, momencik, a gdzie teraz mam iść w ogóle? Tutaj, dobra. Trochę jestem w tym miejscu. Znaczy, nie, to muszę tam kawałek dalej jeszcze odbiec. Jezus Maria, co się dzieje w tym odcinku? Absolutnie nie ogarniam, co się dzieje. W sensie, dobra, wcześniej też to tam gdzieś patrzyłem kątem oka na tego asesyna, ale nigdy nie było aż takich ścin jak dzisiaj. Zobaczcie, w tym momencie macie na przykład 30 FPS-ów. Z dupy totalnie. Asasyn totalnie dzisiaj zabiera z niewiadomych powodów po prostu miliardy zasobów procesora. Zobaczcie, nie wiem, nic więcej nie zrobię niż tylko... dobra, to zostaje w sumie. Ale w takim razie no, obniżam wszystko na maksa, nie? Bo chcę, żebyście to jakoś mieli... żebyście mieli jakiekolwiek po prostu... dobra, nie no, to akurat zostawię. Żebyście mieli jakiekolwiek doświadczenie z tej gry, a nie, znaczy, żebyście cokolwiek z tej grze widzieli, a nie żeby to kurczę wyglądało jak wygląda. Nic mi to kuźwa nie pomogło, ja mam być szczery. Po prostu procesor mi odpieprza takie rzeczy, że to jest magia. Ja mówię poważnie. Dobrze mówiłem, że nic to po prostu nie da, jak obniżę efekty, które tutaj daje. Nawet te postprocesy mi bardzo niewiele dały w tym momencie. Dobra, no to spróbuję już dokończyć serię w ten sposób. Mam nadzieję, że naprawdę nie było tego aż tak dużo w trakcie całej serii. You've done well, Ezio. What happens now? Watch. Silence! I demand silence! Why are you here? Why do you disturb me? You should be cleansing your home, cleansing yourself. There are bonfires
to feed, prayers to be said, penance to be done. You will do as I command. You will submit. Find the ambulance, it can't be far. Właśnie, ten nie zbierze pewnie, nie? Dokładnie. Okej, na razie to jest jedna z ostatnich misji już teraz w scenie, bo chciałbym zakończyć naprawdę tą serię. No ale Ezio też biegnie i zacznie biec. Znaczy, no. Ezio po prostu stwierdził, że nie będzie biegł, bo nie. Okej, słuchajmy się. Oj no, kurwa! Przepraszam, słownictwo, ale... Tak mi przygnił tam do tej ściany, że to jest magia. Okej. Okay. Shame on you, tak, dokładnie. Ja powiem wam, że przy innych grach jakoś mi się nie zdarzy to żeby mi aż tak procesor odwalał. Jedynie przy Far Cry mi się to zdarzyło, ale nigdzie więcej. Okej, zabiłem gościa i jabłko odzyskane, super. Incognito zostało, znaczy już jestem w trybie incognito. Dobra, szybka misja. A moi drodzy, jest już ponad 31 minut, tak więc... Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że obejrzycie również kolejne odcinki z Assassina. Ja tymczasem się z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.